Jaki mitologiczny przedmiot wykonany z psiej skóry umożliwiał stanie się niewidzialnym? Koszula Dejaniry, hełm Hadesa, pas Hipolity czy laska Dionizosa? Powiedz tylko tak, dobre pytanie? Znasz odpowiedź mniej więcej? Może być. Fajnie. Mam swój typ, ale... Super. Ale nie powiesz. Ja bym może państwa o pomoc poprosił. Państwa z publiczności. Ostatecznie. Ostatecznie. Poprosimy o pomoc. A, B, C i D do wyboru. Bardzo proszę o głosowanie. No jak widzisz, 52% dla hełmu, 40% dla koszuli. No i dwa pomniejsze wyniki. No to dobrze, że państwa poprosiłem. Bo obstawiałeś? No bo mi się wydawało, że pas. Aha. No, no dobra, 5% głosów. No to mało trochę. Mm. No dobra, to ja państwu zaufam w takim razie. I poproszę B ostatecznie. B ostatecznie zaznaczam. Jeśli to poprawna odpowiedź, masz 40 tysięcy złotych. Hełm Hadesa to twój wybór, doskonały wybór. To jest poprawna odpowiedź. Dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.